No i Michael z USA sobie tutaj chodzi po Stanach Zjednoczonych Centralnych. Jesteśmy tutaj, Bizon żyje, powrócił, wszystkie podzespoły wróciły do normalnego omłotu, jest gotowy, żeby w pole wbijać na pełnej. Więc słuchajcie, co ja tu słyszę? Czy to jedzie Bizon? Niemożliwe, przecież to Ameryka, Stany Zjednoczone, tak? No nie no, to niemożliwe, pany. O, co tu mamy? Bizon, panie. Ze względu na wiek danej maszyny nie możemy włączyć dwójki i trójki, bo zardzewiały wodziki. A okej. Okay. A może pan zatrąbić, panie operatorze? Prosimy o klakson, klakson. O, wlazła, popatrz. No to daj mu pan naprzód miodu, daj mu miodu. Dobra tam. Jedziemy. Przyspieszasz. Jedziemy. Jednak trójka wlazła. Jest sukces. Operator nie gwizda, tylko maszyna gwizda, bo on nie jest wiadomo co. Już nie ma dymku, już jest dobrze. Słoneczko wychodzi. Made in Poland, od Michaela z USA. Nawracamy, panie. Dawaj, pan. Tu, jakie tropy robimy? Bizon jedzie, zobaczcie, jego tropem. Z pól, gdzie właśnie tam kosił z tyłu. Było to 60 akrów z tamtej strony. Z tamtej strony kolejne 60 akrów. A tutaj jest 5 akrów. Tutaj też kosił. Dobra. Dobra, tu. Słoneczko nam wyszło, moi kochani tutaj widzowie, zobaczcie teraz co tu mamy. Właśnie cały temat 40-letniego plonu został wydmuchany wczoraj. Poszło w to w obroty, prawda, panie mechaniku? Tak, dokładnie. No i właśnie z tego miejsca chciałem w ogóle przekazać tutaj plon 40-letni. Byłeś pierwszym mechanikiem, co to uruchomił i za to piona byku. Wielkie kurde podziękowanie od Michaela z USA, że udało się. Mamy to. Tak samo twojemu tacie, po prostu mega podziękowanie. Pozdrawiam, panie Zbysiu. Więc... Nie ma za co, no. To była jakaś taka ciekawostka. Przyleciałeś tu, ktoś tak? Ktoś może go wylatały, że to... Ja jestem na Górę Spłocka. No właśnie. Zbywałem też się na wsi. Pamiętam, wujek miał nowego Bizona. No nie, nie powiem, zaciekawiło mnie to. Zaciekawiło mnie to, tym bardziej, że no... Nie też to. Znam konstrukcję USA, dynamika, tak. Wszystkie typy rekorda praktycznie. Przez dosyć ciekawy prototyp. I który mi goliłeś? BSR, tak? No, tak. Jaka to była wersja? To był Z110, czerwony na czerwonym, który nauczył w 2003 roku. Mhm. I później był niebieski, a już później był fajny zachodni. Aha, no właśnie, tam New Holland tego typu, tak? Tak, tak. No właśnie. Laverda, Oscar, czyli teraz powiedz tak dla widzów, jak ci się to podoba, jak patrzyłeś na tego Bizona w tych Stanach, tutaj zobacz, jesteśmy w Stanach. No i to się wydaje po prostu nierealne, jakby to naprawdę, czy się naprawdę to dzieje, czy to Bizon, czy co to jest. O, bo błękitny, to nie Bizon, bo nie czerwony, tylko czerwone było, jak będą rozmawiać, jest, prawda? Jest to ogromna ciekawostka, każdy z chłopaków, którzy prowadzi kamerę.
widzą z tej kwości. Ja powiem szczerze, ja się dowiedziałem o istnieniu w ogóle serii tych kombajnów. W 2018 roku dopiero na jakimś forum była taka ciekawostka. Pierwsze zdjęcie jakby tam ładowane wtedy na statek. Tak, tak. I to właśnie było coś śmieszne, co ja pamiętam z tych fotki. O, ta wycieraczka, której żeśmy nie zapomnieli powiedzieć. Jest tylko została śruba. I pamiętacie tą tabliczkę, co była napisana z instrukcją, jak co bez, było bez lamp, tak? I różnych innych, wiadomo, bez klimy. Czyli tak cały przyszedł, jak przyszedł, to tak wygląda teraz. Jak prawie, no powiem, że cały oryginał. No jest to naprawdę, jeżeli chodzi o... No jest fartownie przyjechał inaczej. Został znaleziony taki, jak przyleciał. O, w całym zestawie kompletnym. Z pełną dokumentacją, bo wszystkie książki po angielsku są. Prawda? Ale schematy po polsku, tak? A tak, schematy, właśnie to jest ciekawostka, schematy są polskie, wszystkie zdjęcia schematów są polskie, z naszych instrukcji starych, ale jest wszystko tłumaczone na język angielski z pewnymi błędami. Tak. Z pewnymi błędami. Przykładowo jak tu, o. Tak. Rozmińmy, ten temat rozwiniemy. Poczekajmy, zacznijmy od tego, że polska wersja tej tabliczki brzmi tak. Ładowanie i obsługę akumulatora hydraulicznego musi być przeprowadzana zgodnie z instrukcją, zrobienie tego bez zastosowania się tam do powyższych zasad grozi wybuchem. I to się tyczy akumulatora hydraulicznego. Tego tam. I teraz chłopak tutaj amerykański mechanik ze swoim tatą, właśnie farmerzy, tak, którzy wiedzieli o tym kombajnie, w sumie oni go pomogli znaleźć tobie, tak? Tak, tak, tak. Oni ci go pomogli znaleźć. Znaczy ja znalazłem ich. O. A ty znalazłeś ich. No właśnie, w ten sposób. Oni nie mogli zrozumieć, o co to chodzi, ponieważ według nich storage batteries jest to jakby akumulatory rozruchowe. No, czyli te. To nie te. To nie chodzi o te. A w ogóle tak przechodząc do tego tematu, to odpalaliśmy na ile? 840 cranking amps tylko. Bo ja muszę dokupić tutaj, właśnie to jest kolejny patent, co jak widzicie był zrobiony takie z drewna coś. Jakby... A ty masz od tego taką ładną masę, w sobie później założysz. Tak, tak, tak. Ale zobacz tutaj, widzisz to? Tak. Z drewna jakby na tego typu rozmiar baterii, a oryginalnie przechodzą, wiadomo, stąd dotąd. Więc ja dokupię te oryginalne, będą baterie, mam pokrywę, wszystko jest. Ale wracając do tematyki, taki głupi błąd. Tak, i to robiło ogromne zamieszanie, no bo oni nie mogli zrozumieć, dlaczego, że ładowanie i obsługę baterii tamtych, no właśnie, nie? Tak, a to się tyczy dokładnie akumulatora hydraulicznego tutaj od funkcji podnoszenia headeru. I prawdopodobnie jest, z tego co wywnioskowaliśmy, jest błędne tłumaczenie. A wiesz co mi się podoba w tym momencie, na pani mechaniku z Płocka? Może wam pokazać ten plon, przepraszam, że pan używa to jako wskaźnik. Tak. 40-letni. Nie lubię pokazywać palcem. 40-letni. Kolejna dobra. Taka jeszcze drobna rzecz na sam koniec. Mhm. Kombajn został wyposażony też w Stanach już. Właśnie. Szybko to... złącza. Tak. Mamy szybko złącza hydrauliczne, które też są zamontowane. Druga strona na headerze. Oho. Dlatego jest dołożona tutaj taka płytka. To już jest... Która nam nie trzyma. Wtedy wiadomo, no, mamy tylko pozostałości po tych wkręcanych tam zaślepkach, nie? Tak. No to jest naprawdę, czyli można powiedzieć, że no 75 rocznik i ta wersja finalna, bo to jest tak można to nazwać, jest naprawdę były te takie ulepszenia, prawda? Z tej pierwszej? Tak, dokładnie. No, jeszcze pokażemy tam później header, o co poszło w temacie. Dobrze. Mamy rok 1975, głęboki komunizm w Polsce. No i przychodzi zamówienie od firmy amerykańskiej do na dostawę kombajnów zbożowych. Pod nazwą importera firmy, która ściągała do Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę kombajn ten został wysłany, też to było chyba 210 sztuk, całkowita ilość, został wysłany do Stanów bez oznaczeń, bez logo, bez tabliczek znamionowych, bez nawet nie ma numeru ramy w tym egzemplarzu, ponieważ miała być to maszyna wyprodukowana specjalnie dla firmy amerykańskiej, a nie na rynek amerykański. To nie był typowy eksport, po prostu była firma, która je zakupi. Ostatnia partia, prawdopodobnie około 20 sztuk, które zostały w Europie po zerwaniu się kontraktu, zostały przemalowane z powrotem na kolor czerwony, dostały oznaczenie wewnątrzfabryczne Z055. No i stąd później się wzięła nazwa Mr. America, prawdopodobnie ze względu na pokrewieństwo właśnie z tym modelem, który mamy tutaj. Kombajny w Polsce, jak i w Europie, po oznaczeniu Mr. America, po
posiadały już numer ramy, posiadały tabliczkę znamionową z oznaczeniem Z055. No i to tyle by było chyba z historii ogólnie tego modelu. Prawdopodobnie ten kombajn jest jedynym, który został, że tak powiem, no, zahibernowany, przeczekał do dzisiejszych czasów, ponieważ spotkało się 1952 awaria, która ze względu na to, że my wtedy byliśmy po złej stronie, jak ja to mówię, żelaznej kurtyny, utrudniała dostęp do części. Trochę z historii tego kombajnu. 75 rok kombajn przyjeżdża, przypływa na statku. Jest z przodu widoczna. Tak. Zostaje założony rozdrabniacz słomy. Ładnie zostaje założony rozdrabniacz słomy. Który jest ciekawostką w ogóle, prawda? Tak, który jest ciekawostką. O. Jesteśmy numer. Przy rozdrabniaczu. Jak jesteśmy przy rozdrabniaczu, możemy dodać notację do niego, że rozdrabniacz jest zamontowany na stałe. Nie da się go ogólnie wyłączyć, czyli prawdopodobnie, żeby go wyłączyć, trzeba go zdemontować. Dokładnie. Dziwna dosyć konstrukcja, no ale tak jest. Kolejnym elementem było zastąpienie naszego okrągłego separatora wody separatorem amerykańskim, znanym z maszyn John Deere. I największa ciekawostka jest taka, że w kombajnie jest zamontowany układ kopiowania terenu. Mechaniczny, bo mechaniczny, bardzo prosty, ale prawdopodobnie działał. Było, mamy tutaj założone ta dźwignia, o tutaj tak, jest domontowana ta dźwignia, którą tutaj Michael pokazuje, później pokażemy, nie? Później pokażemy ze środka, tu jest urządzenie sterujące, bardzo proste, tak, zero elektroniki, robot. Było cięgno zamontowane, taka linka specjalna na zespole żniwnym, no i to nam pozwalało sterować właśnie kopiowaniem headeru. Do tego systemu również dołożone były te sprężyny. One się ruszają, nie? One się tak, bo one zapewniają tam amortyzację w ostatnim momencie, tak jakby pracy na, przy samym gruncie. Tutaj są takie blokady, które nam regulują też jakby oparcie się na sprężynach, ponieważ nie spełniają te sprężyny tej samej funkcji, jaką spełniają sprężyny w naszych polskich kombajnach, ponieważ ten kombajn jest wyposażony w akumulator hydrauliczny. O, jak go widać tutaj, tak, tak? Dokładnie. W europejskich naszych wersjach mamy tak, albo akumulator hydrauliczny, albo sprężyny. Tutaj mamy i akumulator, i sprężyny, ale tak jak podkreślamy, sprężyny są zamontowane w taki sposób, że one nie amortyzują pracy zespołu żniwnego, na przykład podczas jazdy drogą. Prawdopodobnie z tego, co się doczytaliśmy w amerykańskim katalogu części, jest to część montowana razem właśnie z urządzeniem robot do przyziemnego kopiowania headeru, ponieważ te sprężyny, pokażmy tutaj jeszcze, one nawet pracują sobie, można je przesuwać, także one dopiero w ostatniej fazie mamy blokują oparcie na nich. Jak już jesteśmy tutaj przy tym temacie, z tej strony, o, i tu druga jest. I tu jest druga. Tak. A zobacz, jaka skrzynia jest pod... No, skrzynia jest taka jakby wzmocniona, inna wersja. Znaczy tak, no, zacznijmy od tego, że ogólnie, tak, mamy tutaj, to jest w ogóle, no nie oszukujmy się, to był największy mankament tych kombajnów. I oni prawdopodobnie o tym wiedzieli, nasi konstruktorzy w Płocku, ale jednak zdecydowali się do tego kombajnu założyć trzykrotnie większy zbiornik na ziarno, ponieważ w normalnym bizonie jest bodajże 1,5 metra sześciennego. Tak, tak. Tutaj mamy chyba 4,5 metra. No jest tu, tyle wystaje, tak, tak. 4,5 metra sześciennego. Mhm. No i teoretycznie oni powzmacniali troszeczkę konstrukcję skrzyni. Mamy przyspawywane to, te elementy. Tak. Jest pałąk taki dany pod spód, który tak jakby no, uniemożliwia nam przewijanie się tej skrzyni w dół, odkształcanie się podczas pracy już z załadowanym zbiornikiem. Tak. Czy to pomagało? Trudno powiedzieć. No raczej chyba nie za bardzo, ponieważ słyszeliśmy, że tu właśnie były problemy głównie ze skrzyniami i z układem chłodzenia. Nie ma kosza, nie ma osłony samoczyszczącej się chłodnicy, więc no niestety amerykański rolnik nie był przyzwyczajony do pracy no,
Ale śruby są nie są poluzowane. Nie są poluzowane. Za mały przebieg. Za mały przebieg, no właśnie. Za mały przebieg. Ale skończmy o historii w ogóle. Temat. No właśnie, no. Tak jak powiedziałem, rok 1975, kombajn przypływa do Stanów Zjednoczonych na statku. Zostaje wyposażony w elementy, które wcześniej wymieniliśmy. I uratował się prawdopodobnie i wyłącznie tylko dlatego, że był to kombajn pokazowy. Czyli demo. Do 80 bodajże drugiego albo trzeciego roku był kombajnem pokazowym, który jeździł po pokazach, bardzo rzadko wjeżdżał w pole, ale stał na dworzu. Sprostujmy to, że stał na dworzu, nie był garażowany. Był pod chmurką jednak. No właśnie. Tak. I dlatego został sprzedany prawdopodobnie w roku 83, z tego co nam tu opowiadał syn poprzedniego właściciela. Został sprzedany w roku 1983 i tak naprawdę w pierwszym sezonie żniwnym uległ, no tu jest dosyć dziwna historia, bo w sumie to mega dziwna historia, bo mamy trzy dziwne awarie w tym kombajnie. Mamy tak, pierwszą awarię, która góry, dobra, czekaj pan, ale zimno dzisiaj, pany, kurna, już nie jest fajnie na kombajnie. Z przodu też jest gęsta. No czekaj. Wezmę z przodu. Dobra. A kurde. Ops. No dzisiaj jest tak zwane, miło powiedzieć, bizgawa. Awaria awaryjna, która unieruchomiła ten kombajn całkowicie w tamtym czasie, była awaria łożyska odrzutnika słomy. Tak. Także nie wału, tylko łożyska odrzutnika. Dlaczego to się prawdopodobnie stało przy tak małym przebiegu? Tak jak mówiłem wcześniej, kombajnem pokazowym stał na dworzu. Być może podciekło delikatnie wody, łożysko się przytarło i uległo uszkodzeniu. Rozerwana została pokrywa. No i problem był taki, że właściciel tak długo czekał na części, że postanowił kupić drugi kombajn. Ale żeby było ciekawiej, to nie wszystko, ponieważ podczas próby, no, później już uruchomienia mocarni, no właśnie, mieliśmy problem z tej strony. Tu, o właśnie tutaj. Mieliśmy problem z podajnikiem ziarnowym, czyli transportującym jej do zbiornika ziarna. Dlaczego? Nie kręcił nam się, strzelało nam łożysko. Strzelało nam sprzęgło podajników. Tak. I zagadką było co? To jest, to tak wali. Jednym problemem było to, że ktoś najechał na kamień prawdopodobnie i były zgięte łopatki. No właśnie, tu. Natomiast jeden z palców podajnika ślimakowo-palcowego w hederze, no brakuje mu palców. No właśnie. I się okazało po fakcie, że jeden z palców był dokładnie tu. Był w podajniku. Także 40 lat w nim przeleżał. Minęło. Także taka to jest historia tego kombajnu. Kombajn, kiedy uległa ta awaria, został no, wstawiony do stodoły. No właśnie. Zastawiony innymi gratami. Właściciel kupił inny kombajn. Łożysko przyszło po jakimś tam dłuższym czasie. No i zrezygnował z jego naprawy. Dzięki temu się uchował i nasz rodak o to go zakupił. Tak. Kolejna ciekawostka jest, nie ma nic z tej strony. Jak dopompować powietrza, panie? No właśnie, to jest trochę dziwne. Co to jest? Wentylki są od środka. No właśnie. Czyli niby, ja myślałem, że to ifty są, ifa te, ale okazuje się, że o, mamy go tutaj, wewnątrz felgi. To jest troszeczkę naprawdę trochę tak, no, dla mnie dziwny. No, jakieś jeszcze inne ciekawostki? Czekaj, kojarzysz? Aha! To! Co to jest to? Tego w krajowych nie ma. Prawdopodobnie jest to dodatek do wałka, który przechodzi przez całą szerokość gardzieli przenośnika pochyłego, tak profesjonalnie mówiąc, warsztatowo, do napędu przystawki do kukurydzy, ponieważ kombajn jest przystosowany do zbioru kukurydzy. Mamy koło dodatkowe do napędu tej przystawki. To zębat. Tak, i kolejna ciekawostka jest taka, że mamy w ogóle klepisko do kukurydzy w nim. Właśnie. I zaślepki do kukurydzy, tylko że z tego co się zorientowałem, jest to też używane do zbioru soi. Tak. Więc jeśli kombajn miał pracować w soi,
to właśnie były potrzebne i zaślepy, i klepisko do kukurydzy. Tak. Tutaj zostało, jak pamiętacie, w lecie kiedyś czyściłem ten oto z bizona Supra w oryginalnej czerwonej. Tak. Właśnie, teraz wracając właśnie do tego, co mówiłem o tym, że nie jest tak prosto z naprawą takiej maszyny tutaj. Dlaczego? No dobra, on miał, no ktoś powie, głupi Hebel. No Michael miał Hebel i teoretycznie wszystkie było. Problemem było to, że Michael nie mógł na bieżąco mi, na przykład jak się o coś go zapytałem, nie mógł do tego kombajnu podjechać i pokazać mi, czego nie mamy, co mamy. I teraz tak, Hebel mieliśmy, ale się okazało, że brakuje jednego przewodu, bo jak mamy przewód do akumulatorów, mamy przewód pasujący tutaj silnik, ale nie mamy tego krótkiego łącznika, także Hebel na razie zostaje. Tak. Ale już jest. Już jest, ale zostaje na razie taki, że odłączamy na razie baterię od masy, nie? A jeszcze teraz taka ciekawostka druga, jakbyś mógł, zobacz, opony. Były to firmy Goodyear, czyli nie 100 mile na przód. Rozmiar 23.1x26. Więc taka ciekawostka z diamancikiem, tak? Typowo właśnie ich tego. A z tyłu, zobacz, mamy opony już Made in Poland, czyli Made in Poland 100 mile. 10x15, tak? No właśnie, starego typu, bo to jest stary typ. To jak? Skąd zawitały te opony? Trudno powiedzieć. No dziwne, nie? Przysyłane właśnie gdzieś. Stąd tam, no bo inaczej jak? Znaczy, albo gdzieś z Europy. No właśnie. Gdzieś w Europie, jakby ktoś wiedział, to w komentarzach piszcie. No właśnie. To takie kolejne ciekawostki. No. Najważniejsza rzecz teraz. W czasie, kiedy ten kombajn został wyprodukowany, no, w Polsce mieliśmy jeszcze kombajn o znaczeniu Z050. No właśnie. 50. Tak, i są te światła. No tych. Tak. I teraz właśnie, bardzo ważna rzecz. W 75 roku, kiedy mieliśmy w Polsce Z050, no właśnie to jest to, o czym mówię. Mamy tak, też mamy pas uszkodzony. Uszkodzona jest ta osłona, bo ona jest trochę pogięta, ją prostowaliśmy, ale podczas wyłączania, widzisz, mocarni jeszcze wyskakuje, a nie mogę już jej podnieść do góry. Ale dobra, to poprawimy kiedyś następnym razem. Teraz tak, tu już mamy zamontowany pas potrójny. Widać. 75 rok. Tak. Gdzie by w Polsce była 50? Tak. Koła są szerokie, gdzie w 50 mieliśmy koła wąskie, 18.4. No tak. I kolejna rzecz. Pasy jezdne i pas wariatora, pasy ząbkowane. Właśnie, to jest giciuk. Pas wariatora mocarni, pasy ząbkowane. Tak. Czyli i ten dolny, i górny. Czyli to się wali. Tak. A jaki to jest? To jest polskiej produkcji? To samo? Tak, to jest polskiej produkcji. Okej. Okay. Prądniczka do zegaru, do produkcji. Ale z 50 czy 56? Wiesz co, nie, to jest 50, no bo zegar jest taki jak 50, nie? No bo to jest jak 50 prawie, ale jak 56 również. I inne modele trochę? Jest pewne rzeczy. Widzimy tego typu już, bo nie ma układ zalany wodą, ponieważ ten był zalany płynem. To się fali. No właśnie. Jeszcze coś innego tutaj można powiedzieć? Nie, chyba nic mi nie przychodzi. Tak, no powiem tak, prezentacja tego kombajnu, dziękuję ci za pomoc w temacie, bo mi czasami się ciężko jest, no wiadomo, ty jesteś mechanikiem, tak, ty znasz wszystkie tematy od podszewki, więc no, myślę, że jest fajny kombajnik, co tu więcej dużo gadać, lampy robocze, wszystko firmy Zelmot, no właśnie, nie, wszystko polskie. A to lusterko to skąd? Od malucha? Nie, trochę było ładniejsze w maluchu. No właśnie. I mamy tutaj tabliczki. Numer maszyny 5527. Model 1750. Jak to było z tą numeryzacją? Jak sprawdzałeś te pasy i tak dalej? Że w książce Longu były inne numery? Jak to było? No właśnie, tu jest ciekawostka. No właśnie. Katalog części, ten amerykański tutaj, do maszyny Long. Ma rysunki z katalogu części do kombajnu polskiego, do naszego Bizona, i mamy teraz odnośniki. Mamy tak, manufacturing number, czyli numer oryginalny, i mamy te nasze oznaczenia bizonowskie, czyli tam na przykład 50, 40, tak, łamane, ale potem mamy long numbers i są już ich numery zaczynające się od HM, czyli na przykład HM12207. Tak, no jak, tak, tak, no jak właśnie, było z pasem, dokładnie, nie? Dokładnie. Więc jest to ciekawostka. Co powodowało też pewne nieścisłości, ponieważ ktoś się pomylił w numeryzacji pasów i na przykład jest zamówionych, bo z tym kombajnem było kilka pasów w zapasie. Tak. Jest zamówionych, teoretycznie zostały zamówione chyba 4 czy 3 pasy na napęd wialni kosza sitowego, ten z tamtej strony, który właśnie jest napędzany też od koła odrzutnika.
I tam oryginalnie powinien być pas bodajże 3164, tak coś mi się przypomina. No ale te, które my tutaj mamy, według numeryzacji longa, są za krótkie. No, na chwilowo jest założony tylko po to, żeby ruszyć. Tak. Ale z tego, co później sprawdziłem, jest to pas prawdopodobnie 3010, który jest pasem napędu wytrząsaczy. Więc, a według katalogu norm longa wychodzi na to, że ten pas i tamten pas są takie same, ale one nie są takie same. I zobacz, teraz mamy tutaj klepisko, wjadę tu z kamerką. Zobacz, ciekawostka, udało się nam wszystkie te 40-letni plon mniej więcej wydmuchać, jeszcze siuteńko, zdechły kot z tych wszystkich wytrzeszczaczy wyleciał chyba 2 mile z tyłu, jak dostał trochę miodu bizon. Na pełnym tym, więc osłony, cyk, wszystko jest kompletne. A co? O, fajnie, tam wszystko widać. Dobra. Kolejna zmiana. Hydrauliczny wysyp, hydrauliczne otwieranie rury wyładowczej. Mamy siłownik. Pompa jest dodatkowa, zamontowana zaraz za kołami pasowymi, które napędzają nam wszystkie podzespoły kombajnu. I dźwignię w kabinie, że pokażemy potem. Reszta, tak jak w normalnych kombajnach widzą. Ciekawostka jest tylko taka, że mamy ząbkowane pasy na przekładni jezdnej. Tak samo na przekładni zmieniającej obroty bębna młócącego. Ciekawostką jest to koło, które prawdopodobnie było dokładane później ze względu na wypaloną prawdopodobnie palnikiem albo spawarką poszerzenie tego spornika, żeby je założyć. Jest to koło do napędu przystawki do kukurydzy. Następnym ciekawym elementem, przechodząc do tyłu kombajnu, jest, o jak tutaj fajnie, nie dmucha, dołożona blacha, żeby nam zgoniny nie zlatywały bezpośrednio na oś, nie zostawały na zaczepie. Oś jest osią rozszerzaną. Możemy zmieniać sobie tutaj szerokość, rozstaw tylnych kół, tak jak w tak zwanych bizonach tunezyjczykach, które były przystosowane na Tunezję. Sieczkarnia jest produkcji amerykańskiej. Ciekawostka. Żeby pracować bez rozdrabniacza słomy, patrzyliśmy, jak trzeba by to zrobić. Prawdopodobnie byłoby go trzeba zdemontować. Nie ma, znaczy raz, że brakuje tutaj nam teraz płyty sypowej na sieczkarnię i przeciwnoży, ale nie ma żadnego zawiasu, żadnego jakiegoś haczyka, czegokolwiek, na czym ona się trzyma. Ona jest po prostu przykręcona, czyli praca na stałe z sieczkarnią. I jak już jesteśmy tutaj na miejscu, jesteśmy w komorze serducha bizonowego SW400R3 łamane przez 2, bo to jakie to serducho posiada. Zatem, panie operatorze, mechaniku główny, serwisancie, ja prosimy o opis, bo ja po polsku to wiesz, czasami tak kaleczę trochę, nie? Ja jestem tylko skromnym kierowcą ciężarówki. Tak, ja też kiedyś byłem. Też byłeś kiedyś? No teraz instruktor, no nie, to już mi się nie no chce dobra, jeździć. To zaczynamy teraz. Dobra. Tak, no. Ogólnie, dlaczego ten kombajn też stał tak długo i tutaj Michael, kiedy go zakupił 4 lata temu, tak, był problem z uruchomieniem jego. No, ja kiedy się poznałem z Michaelem, to ja od samego początku mu mówiłem i on był uczulany i on to potwierdzi na pewno. Ja jako chyba jedyna osoba nie podchodziłem zbyt optymistycznie do odpalenia silnika po 40 latach postoju. Gdyż może się wydarzyć przez te 40 lat, pomimo tego, że on był garażowany, że on stał no, w stodole, pewnie później pokażemy zdjęcie tej stodoły, teoretycznie w suchym, może się wydarzyć bardzo wiele czynników wpływających na życie w ogóle tego silnika, na jego pracę. Może być na przykład taka sytuacja, że z wilgoci, która jest z powietrza, może się nam utlenić na przykład tłoki. Mogą te tłoki, no tak, utleniając się, zablokować pierścienie. Mogą nam przykorodować zawory lub gniazda zaworowe. Także ja szczerze mówiąc, kiedy ja, nie znając jeszcze Michaela, oglądałem te jego filmiki, no właśnie, to dla mnie największym błędem, który został tutaj popełniony 4 lata temu, w 2019 roku, była w ogóle próba jego uruchomienia bez wpuszczenia do... jeśli nie mamy tutaj za bardzo możliwości zdjęcia głowicy, bo nie jesteśmy jednak na drugim końcu świata. No tak. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to... No.
wyposażona kamera endoskopowa przez wtryskiwacz, zobaczyć jak to wygląda. No ale dobra, zaczęli kręcić, nie zapalił. W 2023 też kręcili, też nie zapalił. No mówię, dobra, z samej ciekawości trzeba przyjechać, zobaczyć co to jest grane. No i co, serducho się udało uruchomić. Dostał, no tutaj ja akurat zapewniłem pompę, wtryskiwacze, trochę tam jeszcze innych elementów, które były używane. Ja, że tak powiem, to zapewniłem. Zostały wyregulowane zawory. No silnik zapalił na mnie, ale no niestety nie oszukujmy się. No tak. Nie jest dobrze. Dlaczego nie jest dobrze? Dlatego jest nie jest dobrze. Jest awaria, prawdopodobnie tak zwanej, jak to w potocznym żargonie mechaników się mówi, góry, czyli układ tłokowy lub coś z głowicą, chociaż bardziej stawiamy tutaj jednak na układ tłokowy, ponieważ mamy tak ogromne przedmuchy z komory korbowej przez tak zwany odpowietrznik tutaj. Dosłownie można tą pompować dętkę. Masa białego dymu, także on przedmuchuje ogromne ilości spali niedopalonego paliwa, idzie do komory korbowej. No jest nierówna praca, ciężkie palenie. Nie jest być tak jak powinno, mało tego. No na pewno operatorzy kombajnu wiedzą o tym, że jak się przekręca silnik zapasy, to odczuwa się tak zwane odbijanie, czyli mamy 6 cylindrów, 6 cykli sprężania na 2 obroty i powinien nam on odbijać. Tutaj mamy coś takiego, że chyba 4 takie odbicia można poczuć i potem praktycznie jakieś no dobre ponad pół obrotu przekręcimy wałem bez żadnego oporu, bez żadnego odbicia i jakbyśmy szybko nie przekręcili, on nam w ogóle nie odbije. Także to niestety no jest problem z tym silnikiem. Zła nowina. No jest. Znaczy, co mamy zaletę? Mamy taką zaletę, że mamy bardzo dobre ciśnienie oleju. No właśnie, to jest ciekawostką. Ale nie będzie pracował, nie nadaje się ten silnik do pracy. Jako kombajn hobbystyczny można to zostawić. Zobaczymy, jakie Majka podejmie decyzję. Od razu muszę ja sprostować pewną rzecz, bo... No tak. Słuchajcie, jesteśmy, nie wiem, 7 tysięcy kilometrów, 8 tysięcy kilometrów od Polski. Czekaj, Polska jest tam? Czy tam? Czy tam? W przypadku na wschód. Gdzie? Aha, czyli tam. No dobra. No i? Jesteśmy jakieś, nie wiem, 7-8 tysięcy kilometrów od Polski. Centralne Stany Zjednoczone. Dosłownie, to są centralne Stany Zjednoczone. Dokładnie, dosłownie, dlatego tak mówię cały czas. Jedzenie amerykańskie. Indyk na święta jedliśmy. No bo tam sobie latają ci kusy. Tak, tak, dokładnie. Ale prawda jest taka, że nie jest wcale tak prosto zapewnić tutaj jakiekolwiek części, nie. Wysłać je. Mało tego, nawet mechanikowi nie jest wcale tak prosto. Jest mega temat ciężki. Jest, to nie, jeżeli ktoś się orientuje, jak wygląda temat logistyki tak. Do Stanów Zjednoczonych, to jest inny temat. Temat wypełniania papierów celnych, temat opłat, właśnie. Temat wypełnienia listów przewozowych w języku angielskim, ale to wszystko, ale to jest jeszcze jedna rzecz, tylko teraz temat narzędzi. Co zrobić w przypadku, właśnie. Kiedy nam czegoś zabraknie? To nie jest wcale takie proste. Ja tutaj przyjeżdżając, nigdy nie powiedziałem Michaelowi, że ja mu ten kombajn uruchomię. Tak szczerze mówiąc, ja nigdy ci nie powiedziałem. Ja byłem zawsze bardziej negatywnie nastawiony, nie? No tak, ja miałem nadzieję, wiadomo, no bo Michael z USA jakby żyje tym, nie? Troszeczkę. Jest, powiedzmy tak, ja Michaela sprowadziłem trochę na ziemię. Bo to, że on ma 40 lat i 500 motorów, czyli lipa. Nie świadczy o tym, że jest dobry. Ale dobra, do rzeczy. Dlaczego, dlaczego się to w ogóle mogło stać? No. Jedna opcja jest taka, tak jak ja mówię, że ta awaria wynika z utlenienia się elementów w silniku. To jest raz. Ale druga sprawa, może być też to spowodowane tym, że poprzedni właściciel, który... No jednak nie miał chyba pojęcia za bardzo o jeżdżeniu kombajnem, po prostu go uszkodził przez przegrzanie się. Tak. Mógł zostać przegrzany, przykarty, bo to jest typowy... Bo właśnie to była ta wada ich, nie? Prawda? Tak. Czy dlaczego poległy? Bo nie ma tego bębna z rotacją. Fachowa nazwa w żargonie, powiedzmy, kombajnistów, mechaników, to jest samoczyszcząca się osłona wirująca chłodnicy. No, bo mamy tylko tu nic, tylko to, nie? No i może nie wiedzieli, że to trzeba czyścić, to nie wiem. No jest teraz siatka, tak, jeszcze musimy sprostować jeden temat tej nazwy, samoczyszcząca się osłona wirująca chłodnicy. Tak to było nazywane w Polsce, w naszych kombajnach.
fajna. Ale to do końca nie jest samoczyszcząca się osłona wirująca chłodnicy, ponieważ samoczyszcząca, tak jak nazwa wskazuje, samoczyszcząca osłona wirująca chłodnicy, to jest stosowana nawet w starych Dominatorach, w starych New Hollandach, kiedy mam jakiś odkurzacz, osłona jest napędzana paskiem. Natomiast tak, u nas było to zaczęte stosowane w kombajnach Bison Giga, no to faktycznie było to napędzane paskiem. W kombajnach Bison Rekord pierwszej generacji, czyli czerwone i pierwsze niebieskie, była ta osłona nie napędzana paskiem, tylko napędzana była siłą tak jakby powietrza zasysanego przez wentylator, ponieważ w Rekordzie, w silnikach turbo, mamy wentylator 8-łopatkowy, inna jest pompa wody, są potężniejsze łożyska, tak, bardziej szczelny jest ten tunel i on wtedy zasysając to powietrze powoduje ruch tej osłony, tylko że jest to totalnie bez sensu, bo nie ma żadnego odkurzacza, nie ma nic, dlatego ogólnie najbardziej lubiane są niebieskie Rekordy z tak zwaną dużą chłodnicą, ponieważ wtedy mamy tak, większą chłodnicę, znacznie większą, potężny wentylator zamontowany w bębnie, przekładnia pasowa, która nam pod chłodnicą przekazuje napęd na bęben i na ten wentylator. Wtedy tutaj nie mamy tego wentylatora, no i wtedy nie ma ryzyka przegrzania. Te silniki w ogóle w niebieskich Rekordach na dużej chłodnicy się nie grzeją. Czerwony Rekord to jest po prostu porażka. Jeśli ktoś ma, to nie i ma jeszcze tą osłonę wirującą, no to wie, o czym ja mówię. A kominy były wstawiane, tak, mega kominy. I to pomagało, żeby pośpieszyć. Te skrzydła to w wersjach, tak? To nie ma skrzydła, no właśnie. To pomagało, bo on zasysał te powietrze po prostu wtedy z góry i jednak było łatwiejsze. Jednak nie zapychała się tak ta chłodnica. Panie mechaniku, a tak skromnie dopytając, jak się nazywało to jeszcze raz, to samo... Samoczyszcząca się osłona wirująca chłodnicy. Czyli tutaj mamy tak, samoczyszcząca się, tylko nikt sam nie czyścił. Tak. No i bol. Znaczy mówimy o kombajnach Rekord, bo tutaj nie ma żadnej osłony, to są po prostu straty jak w Suprze. O, zobaczcie co się tu dzieje. Ameryka teraz tutaj jadą. Co to jedzie, panie? Bizona, widoki. Pojechał pan, pojechał. Przez Amerykę, naprzód, przez świat, tam. Wracając do tematu. No więc tak jak mówiłem, tutaj nie mamy żadnej osłony, ale... No właśnie, widać. Czyli w stan nie ma. Żadnej osłony samoczyszczącej. Skrzydło poleciało. Nie mamy żadnej osłony samoczyszczącej, no ale mamy no dosyć dużą powierzchnię. Ogólnie super Z056. Tak, nie, no bo jest. Nie był tak narażony aż tak bardzo na przegrzanie jak Rekord. W Rekordzie jednak mieliśmy tą chłodnicę oleju, tak zwany wymiennik, woda-olej, to zamontowany pod pompą wtryskową i on jednak też nam teoretycznie miał być chłodzony olej, praktycznie on dogrzewał tą wodę, ten płyn chłodniczy i prawda była taka, że czerwone Rekordy lubią się grzać i to jest prawda i nie ma co się oszukiwać. Ale wracając do tego modelu, czyli po prostu to było jego zgubą, tych wszystkich całej serii 210 sztuk, można powiedzieć tak? Tak, przyczyną główną. Możliwość przegrzania skrzynia biegów zbyt delikatna do tego głównego zbiornika. No jest gigantyczny, tak kiedyś tam śmigałeś na... Jest mega giga, jest duży zbiornik i właśnie z tą pokrywą jest fajnie, prawda? Ona jest na śluby, tak? I teraz ciekawostka, kolejna. To może przejdziemy tam, co? Ja przeskoczyłem. Dobra. No dobra, więc jesteśmy w komorze zbiornika na ziarno. U mnie w zbiorniku na ziarno, o. Zbiornik jest przeogromny. On jest wysunięty jeszcze na silnik. No i teraz pierwsza ciekawostka. Po zdjęciu osłony, która jest zamontowywana nad silnikiem, mamy idealny dostęp do wymiany wtryskiwaczy, do regulacji zaworów. Wszystko robimy z poziomu zbiornika na ziarno. Także nie, jeżeli na przykład w naszych Suprach robimy coś z tej strony, to praktycznie, żeby robić coś po tamtej stronie, trzeba wyskoczyć za silnik. Tutaj robimy wszystko z jednego miejsca. Także tak to wygląda. Osłona nie jest zamontowana z tego względu, ponieważ prawdopodobnie będzie dalszy projekt do silnika. Tak jak wcześniej tam było chyba wspomniane, wróciły rurki, wrócił nowy typ montowania na filtrów, tak jak w silnikach turbo, przykładowo Rekord, na niskim, bez podstawki, na niskim montażu bezpośrednio na kolektorze dolotowym, na kolektorze ssącym. Jedyna zmiana będzie taka, że będzie przekonstruowana odciąg chłodnicy, ponieważ teraz go nie przyczepimy tutaj. Filtry zostały przyniesione dlatego, ponieważ no ja ze swojego doświadczenia wiem, że filtry montowane na skosie, jeśli są na rurkach, rurki pękają. Michael chciał mieć rurki, żeby to było tak, jak jest
oryginalnie. Dobra, kwestia separatora. Mamy zamontowany separator właśnie amerykański. Tutaj bardzo popularny we wszystkiego rodzaju maszynach rolniczych. Ja to zawsze nazywam separatorem John Deere'owskim, ponieważ pierwszą styczność z tym separatorem miałem w roku 2002, trzecim, właśnie w sieczkarni John Deere. Tam były dwa takie separatory zamontowane. Tylko że teraz kolejna niedoróbka jaka jest. Oryginalnie, co zostało tutaj zmienione przeze mnie, to tylko tak naprawdę ta rurka i tutaj połączyłem się do tej rurki, która została ucięta w zeszłym roku. No, Michael chciał mieć to oryginalnie. Tylko że, żeby wyjąć ten separator, to teoretycznie odpinamy tą klamrę, on nam wyskakuje tam z zaczepu, z dolnego zaczepu i go wyciągamy. No tutaj niestety się nie da. Jest to skonstruowane w taki sposób, że to przedłużenie blokuje nam tą klamrę. I tak naprawdę, żeby wymienić ten separator, musimy odkręcić tą rurkę tutaj, odkręcić tą śrubkę tutaj, trzymającą rurkę do przedłużenia, następnie odkręcić przedłużenie i specjalnym giętym kluczem przekręcić to kolanko i dopiero możemy odpiąć klamrę. No taka niedoróbka, niestety. Chwilowo jest zasilany z bańki, ponieważ w 40-letnim zbiorniku paliwa jest na dnie tyle osadu, tyle brudu, że my byśmy nie nadążyli po prostu z czyszczeniem filtrów i separatora. Także chwilowo na razie kombajn jest zasilany z bańki. No to znajdujemy się już na pokładzie Bizona Longa. Wszystko zostało uzupełnione. Nawet przyciski kierunków, lewy, prawy. Dałka to widzieliście wcześniej. Jest już Ursus. Co to na niektórych potrafi być najważniejsze. Tak, dobra, dokładnie. Teraz dobra, tak. Po kolei, największa wygoda. Rok 1975. No właśnie. Klimatyzacja i ogrzewanie. No to jest naprawdę. Kozak. Prawdopodobnie petarda. Czynnik chłodniczy R12. Tak. Którego już teraz nie można dostać. Mhm. Ogólnie kombajn będzie przechodził jakąś tam rewitalizację z tego co wiem, tak? Prawda? A jak? No dobrze, myślę, że kiedyś... Musi hulać, tak, tak. Teraz tak, po kolei. Ogólnie wszystko jest bardzo porządnie tutaj jak mamy w Bizonie, tylko że jeszcze oczywiście w starszych modelach, bo Z056 niestety nie posiadało tego. To jest ogólnie obrotomierz od obrotów bębna mucącego, tak zwanej mocarni. Wszystko reszta standardowo, wysuw nagarniacza, góra, dół nagarniacz, prędkość nagarniacza, prędkość jazdy, przyspieszać zwalnianie. I tutaj pierwsza ciekawostka się zaczyna. Właśnie tu. Dźwignia od podnoszenia jest headera. Do przodu. Jest przesunięta do przodu i ona jest zblokowana tak jakby, że nie możemy podnieść nią headera do góry, możemy go tylko opuścić. I teraz dlaczego tak jest? Ponieważ tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest zamontowany system robot od kopiowania headera i mamy dźwignię, mamy trzy położenia. Mamy podnoszenie, następnie mamy pozycję auto, manual, przepraszam, i właśnie w tym momencie działa nam dopiero ta dźwignia opuszczanie, możemy opuścić, czyli tak, manewrując podnosimy tą dźwignią, stop, opuszczamy tą dźwignią i teraz gdzie się zaczyna zabawa? Przeskoczenie tej dźwigni na pozycję auto, której w tym momencie nie możemy zrobić, ponieważ jest odpięta linka tam od systemu poziomowania zamontowanego przy headerze, powodowało nam coś takiego, że jeśli mieliśmy podniesiony header, przesuwaliśmy z pozycji manual na pozycję auto, header opadał na ziemię i w momencie, kiedy dotknął specjalnymi płozami takimi palcowymi do podłoża, przestawił się czujnik. Jeszcze czujnik, no tak nazwijmy to sensor, ale to był tak naprawdę układ dźwigniowy, który pociągał linkę, która nam manualnie przesterowywała zawory suwakowe właśnie w tym urządzeniu robot. Czyli tak, palce szły do góry, w tym tak jakby czujniku wysokości, nazwijmy to czujnikiem wysokości w tym układzie dźwigniowym, szły do góry, przestawiały nam wtedy zawór suwakowy w rozdzielaczu na pozycję stop i on zostawał w tej pozycji i jeżeli header na przykład napotkał takie coś, że ziemia się podwyższała, czyli dalej te palce szły do góry, automatycznie linka pociągała znowu zawór suwakowy w pozycję podnoszenia. Mechanicznie. Jeżeli ziemia, teren pod headerem zmieniał się i robiło nam się wgłębienie, kiedy palce wtedy opadały, system dźwigniowy
wtedy opuszczał nam ten header. No kumam. I mam jeszcze kolejne pokrętło, które nam pozwalało... O, tego tak, nie było. Tutaj mamy na down pozycję. Down, na dół. I z tego, co właśnie zorientowałem się w katalogu, ono nam pozwalało, że już w momencie, kiedy on już był tak jakby na ziemi, w tej pozycji kopiowania terenu, mogliśmy sobie zmienić wysokość albo niżej, albo wyżej, żeby po prostu uzyskać tam, kumam. No czytniemy powiedzmy tak zwane na żyletkę, czytniemy na po kolana przykładowo. No dokładnie, po kolana. Tak? Po kolana, tak? Żyto. Żyto, dobra, teraz dalej. Dobra. Obroty mocarni, standardowo, no zmiana tak jak w Bizonie. Tak. Tutaj największa ciekawostka. No właśnie, zegary. Są to zegary produkcji amerykańskiej, one były wysłane SW. Wiesz co, później zapytam się kolegi tak, amerykańskiego, dopytamy. Bo on nam mówił, jaka to była firma. Dokładnie. On zna tą firmę. Popularna mega. Popularna, tak. One były, tak, tylko teraz tak, te zegary były montowane w Polsce. One przychodziły prawdopodobnie, w paczce były wysłane, no. Ponieważ kombajny, które zostały w Europie, one również miały te zegary. Także te zegary prawdopodobnie były wysłane, mamy temperatury w Fahrenheitach. Właśnie, możemy to rozdzielić obroty tutaj, obroty, tak? Silnika, tak. Później jest co? Pobór prądu ładowania, także nie napięcie, tylko prąd. Czyli amper, czyli ammeter, tak. Temperatura wody w Fahrenheitach, płynu chłodniczego. Tak. Paliwo. Paliwo. Ty, pusto jest, co teraz? Panie. No pusto jest, wyjaśnimy później dlaczego. To jak w Polsce. Tak, jak w Polsce. Na rezerwie. Ciśnienie. Dobra. Oleju. Ciśnienie mamy prawdopodobnie w PSI. Tak, PSI, pounds per square inch, tak? Yep. I temperatura? I temperatura również mamy, temperaturę oleju w Fahrenheitach. I motogodzinina 545. Tak, tylko że teraz ciekawostka, licznik motogodzin jest podłączony bezpośrednio pod kluczyk, także w momencie wciśnięcia kluczyka liczy nam motogodziny. Ale ja. Jedziemy dalej. Dlatego tyle nabił, bo tyle nie ma. Dźwignia biegów, standard jak w Bizonie. No jest trochę... Ale jest fajny ten taki patent, że nie pogniesz tego. Tak, tak, tak. To tutaj osłona jest ta osłona, no tutaj druga osłona jest tak, od tego teoretycznie powyciszane. Problem jest tylko taki, że mamy tak zardzewiałe cięgna od tych, nawet szczerze mówiąc nie zagłębialiśmy się jeszcze w ten temat, po prostu nie było czasu. A dzisiaj opuszczamy tą maszynę, także nie było na to czasu, ale są tak zardzewiałe, że nieraz nie można włączyć biegu. No prawie nie ma 50 lat, tak? Prawie ma 50 lat, właśnie, staruszek. Jest starszy ode mnie kilkanaście lat. A ode mnie nie za dużo, panie. I drobna ciekawostka, operatorzy Bizonów wiedzą na pewno o tym, że z reguły wcisnąć pedał sprzęgła to jest, trzeba użyć nie lada siły. Natomiast tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, jest to dla mnie też zagadka, ponieważ tak, układ dźwigniowy jest taki sam jak w Bizonie. Obudowa sprzęgła jest taka sama jak w Bizonie. Nie wiem jak wygląda docisk, czy są ujęte sprężyny z docisku, nie wiem, ale w każdym razie sprzęgło chodzi na tyle lekko, że można je dosłownie wcisnąć paluszkiem. To ja nie mogłem... Palcami. To Władku było amerykańskim mega ciężej niż tutaj. No właśnie. Szok. No i to było tyle. Wszystkie tabliczki informacyjne, wszystko... Aha, mamy też światełko. Zobacz pan. O, jest. No, luks jest, nie? Gicior. Tu taki nawiew troszeczkę wchodzi, jakby było troszeczkę jakby taki daszek. No i wiadomo, wziernik, czyściutki, wszystko by zostało oczyszczone. Aha, i ciekawostka kolejna, jak już jesteśmy w kabinie. Jak ten mechanizm tutaj, mógłbyś to pokazać? No, kurde, nie, no drzwi są schowane, ja nagrywam. Nie są i tutaj jest takie coś, co tak powinno pstryknąć, nie? Nie będziemy tego pstrykać, bo może mieć problem tak, ze stworzeniem. Tak. O właśnie, taka blokada. W każdym razie jest rygiel, jest zamontowany zamek od domu. Właśnie, to jest ciekawostka, nie? Tak, zamek od domu. Czekaj, co tu jest napisane? Off, co tu jest? Nic mi nie mogę widzieć. Dobra, nie widzę. Od drugiej strony. Tak, no muszę to pokazać, no właśnie. I tu się wsuwa. No, już mamy problem z otworzeniem. Już nie wyjdziemy, panowie. Szyby nie ma. A, dobra, czekaj sekundkę. Teraz zobaczcie sobie tutaj, widzowie. Jest zamek. Właśnie do kabiny. Teraz tutaj mamy, widzowie, prezentację zegarów. Więc pan operator odpala Bizona, pali go gaz. Jest moc. A i zobaczcie, przycisk start. To jest kapturek. Regeneracja, cyk. I teraz tak, co by dalej opisać? Czyli tak, wiadomo, no obrotomie standard. Działa. Standard działa. Daj też Ładowanie ampery również nam pokazuje, także jest w porządku. Tak. Teraz tak, na resztę nie patrzymy, bo szczerze mówiąc, z tego co pamiętam, działa tylko temperatura wody. Reszta czujników nie działa. Te trzy. Czyli tak, no paliwo z wiadomych względów dlaczego nie działa. Bo nie ma. Ciśnienie oleju też nie działa, jest uszkodzona bombka, czujnik ciśnienia oleju, tak zwana bombka potocznie, mówimy. Temperatura oleju chyba też nie działała, jak dobrze pamiętam.
Przejdźmy tutaj na konsolę pod kierownicą. I tutaj tak, mamy po kolei lampkę od kierunkowskazów działa, lampkę od świateł krótkich też działa. Okay. Hamulec ręczny było chyba to. Tutaj mamy niskie ciśnienie oleju kontrolka, która też nie działa, o tym za chwilę. No. Któraś jest nieczynna, któraś jest hamulec ręczny i któraś jest podajnik, blokada podajników, czyli sprzęgu. Ale tego nawet nie próbujemy, bo nie wiadomo z tym hamulcem. Tak, tak, tego nie próbujemy, bo nie wiadomo. Co ciekawe, aż sam byłem zdziwiony, 50 lat, czujnik obrotów. Dobra, załączamy. O, się dzieje. Już nas kołysze. No, zaraz wytłumaczymy, dlaczego chodzi gardziel. Garnier chodzi dlatego, ponieważ są tak skorodowane wszystkie sworznie, po których chodzą napinacze, że po prostu nie odbija pas od napinacz pasa od gardzieli, nie? Dobra, pokaż tutaj, że działa nam ten. Dobra. Licznik obrotów. Dodaj mu miodu. Jest zimny, nie przesadzajmy. Żartujemy, to był żart, cała Polska wie. W każdym razie działa. No właśnie. Dobra. Zobaczymy. Jesteśmy w kabinie. Można jeszcze zobaczyć, czy lampkę, jak wymieniłeś, czy działa? Kierunkowskaz? To wcześniej pokazywaliśmy chyba. Ale teraz patrz. Mruga po amerykańsku, czy nie, po polsku? Mruga po amerykańsku. Nie. No nie, tak! Ta po polsku. O, okej. To teraz tak, tutaj producent kabiny. Agromet Kunów. Proszę, tabliczka. 1975. Czekajcie. Widzicie? O, sekundka, bo się tu wyginam. Jest taka ciekawostka, jak widzicie tutaj. Zobaczcie, udało mi się wyczyścić wszystko. Tym do płynu hamulców. Oczyszczacem do hamulców. No, fajnie widać czyściuteńką. 5010 RAL. Biel sygnalizacyjna. Tego nie widzieliśmy jeszcze. No jak widzicie, tylko mi został tylko ten kawałek, żeby to czyścić. Ale to już jak w domu. Long zawita do Michaela. Będzie ten. Bo następne będzie nagrywanie transport Bizona w Stanach. Teraz zespół żniwny. No więc tak jak widzimy, mamy teoretycznie mamy standardowy zespół żniwny produkcji polskiej, dokładnie produkcji tak zwany stary typ lubelski. Jednak coś jest w nim zmienione. I teraz co mamy zmienionego? Po pierwsze, kombajny przypływały do Stanów bez nagarniacza. Nagarniacz był montowany w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego. Czy oni mieli taki swój po prostu tutaj system? Trudno powiedzieć. Ulepszenie było. Pamiętasz, były te... Prawdopodobnie chodziło o to, że w tamtym czasie w nasze headery miały pięciołopatowe nagarniacze. Ten jest sześciołopatowy, tak jak stosowany później Z056. Są dosyć ciekawe rozdzielacze łanu, które mamy wkręcone w miejsce na standardowe rozdzielacze. Tak jak mamy tutaj. Następnie jest to drut spięty bolcem i przymocowany do ramienia nagarniacza. No dosyć ciekawa konstrukcja jest to ogólnie, nie powiem. Z takiego wyposażenia typowo amerykańskiego. Te czerwone palce, które widzimy, one nie są teraz kompletne. Do nich brakuje takich drucików, trzymaków i w przypadku młócenia sorghum, nie sorgo, dokładnie tylko sorghum, to jest troszeczkę tam podobna roślina, ale jednak ona się trochę różni z tego, co tutaj wywnioskowałem, no tak. Na nasiono. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogłyby nam się urywać główki z ziarenkami i spadać do przodu, więc one wpadały tak jakby pomiędzy te palce i druciki, które tutaj były, blokowały nam te główki i one dalej szły na podajnik ślimakowo-palcowy. Tak. Kolejna ciekawostka, tak jak przy kombajnie, szybko złącza. Typu euro wtykane, typowe szybko złącza, nie wkręcane. Bo nie widać, czego mamy tutaj cień. Okej. Okay. Aha, no właśnie. Okej. Okay. Mhm. I ostatnią rzeczą, która odróżnia ten header, tylko teraz tego nie pokażemy. Pod spodem są specjalne palce. Nie będzie tego widać, bo sprawdzałem. Są specjalne palce, które łączyło się właśnie z systemem robot i on nam zapewniał kopiowanie headeru. A oto ten słynny palec, którego nie ma. Który... Tak, tutaj mamy właśnie przenośnik ślimakowo-palcowy, który też tam w pewnym sensie uszkodził ten kombajn, ponieważ urwał się, wpadł do środka i zablokował podajnik.
to jest drzewa. It's wood. Tak, to jest drewniane, łopaty są drewniane. Spotykać można je było w amerykańskich kombajnach w latach 70. i 80. Zobaczcie, za drzewami przekitrany. Idziemy przez las. A co tu mamy? Bizona. Właśnie z tego miejsca, Michael z USA, chciałbym podziękować właśnie Marasie, Byku, Marek Nowak, jesteś największym miłośnikiem oto właśnie tej wersji na Stany Zjednoczone, na Amerykę. Bizona Longa 5000, wiem, że lubisz te fajne sprzęty i dzięki Ci za wszystkie te fotki, tak jak tutaj mamy archiwalny temat od właścicieli, którzy po prostu kombajnowali tymi bizonkami w 75 roku i później. Więc dla Ciebie specjalnie, ja z Panem Mechanikiem z Płocka. Oczywiście od nas masz mega pozdrowienia i do szybkiego zobaczenia, prawda? Słuchaj, tutaj jest ta fotka. A tutaj co my żeśmy zrobili, jakby powiedzieć jednym słowem, dla Ciebie specjalnie. Odtworzyli ten moment z 40 lat, gdzie bizonik był prawie w identycznym modelu przyczepki czy wagonie, po angielsku wagon to się nazywa, na identycznie tym samym polu, gdzie kosił, więc dzięki Ci za tą fotkę, co zrobiłeś tutaj, żeby było do porównania, jak było kiedyś, jak było teraz i będzie teraz. Więc Byku, jeszcze raz podziękowania, trzym się i to specjalnie jest dedykacją dla Ciebie ode mnie i od Pana Mechanika z Płocka. I teraz zobacz sobie, jak podejdziemy specjalnie dla Ciebie, żeby było ujęcie na żywo. No bo fotka, widzowie, jak wiecie, jest fotką, ale inaczej na żywo to wygląda. Więc proszę bardzo. Oto to. O, to. Słuchajcie, widzowie, przepraszam z góry, że takie. Ja nagrywam iPhone'em, tak? Jak wiecie, wszyscy iPhone nie działa za bardzo dobrze, że chodziło z wiatrem. A oto właśnie oryginalny, były takie dwie. Co do czego? Właśnie Long. Ja no to właśnie Long sypał zboże. Znaczy sogrum. Ten akurat jest z innej firmy. Rawhide Manufacturing, ale Husky 165 również też było stosowane. To jest typowo przyczepka z lat 70. Więc tak jak widać, fajny pomysł. Jeszcze tutaj stoją, ale troszeczkę czani, bo to tu nad stoi. Poczminkę kręcimy kołem, otwiera się klapa i cyk, śmiga. Jest rozładowanie. No. Troszeczkę fajnie i na tym polu właśnie, 5-akrowym, ten bizon long na amerykański eksport kosił i później sypał tu. To może jeszcze podjedziemy specjalnie, żeby to pokazać, jak to wygląda. Organizacja z 1975 roku. Będziemy sypać tak, jak było to oryginalnie. Proszę. Sypiemy, panowie, żniwa. Zamy pod Husky. Okay, go ahead.